Dzień dobry kochani, witamy się z wami z samochodu. Jest cała nasza ekipa, proszę tam z tyłu, o, kierowca też. I jedziemy na wycieczkę, a gdzie? Dowiecie się za chwilę, życzymy wam przede wszystkim miłego oglądania. Dojechaliśmy na miejsce, Częstochowa, witam! Jesteśmy właśnie przy wejściu do klasztoru. Udało nam się znaleźć miejsce, żeby zaparkować samochód, chociaż powiem wam, że drogę mieliśmy z przygodami i wcale nie było tak łatwo, ale wszyscy idą. Massimo jako pierwszy przewodnik, także udajemy się na Jasną Górę, udajemy się do kościoła, do klasztoru. Ach, dzisiaj trochę taka wycieczka bardziej emocjonalna i duchowa. Słuchajcie, obowiązkowo zatrzymaliśmy się na lody. Bardzo proszę, kto ma największego? Olka oczywiście. No bo jak inaczej? Thank you.
Jesteśmy już w parku 3 maja. Zwiedziliśmy praktycznie wszystko to, co mieliśmy w planach. Niestety okazało się, że część wejść była zamknięta ze względu na wizytę prezydenta i różnych ważnych osobowości, ale za to słuchajcie, pogoda nam dopisała idealnie. A nawet za gorąco. Nawet za gorąco, dokładnie. A martwiliśmy się po drodze, że pada i będziemy musieli kupować parasol. Na szczęście jest ok. O, tam idziemy, w tamtą stronę. Także idziemy do samochodu. No i co, będziemy pomału wracać. Mam nadzieję, że mała wycieczka na Jasną Górę wam się podobała. A też mam taką nadzieję, że droga powrotna będzie bardziej sprzyjająca. Chociaż widząc tą stronę, liczbę osób pielgrzymujących, to nie wiadomo, prawda? Się nie zapowiada. Nie zapowiada się tłum. Słuchajcie, dzisiaj tłumy. Naprawdę dużo, ale za to bardzo przyjemnie i bardzo miło spędzony dzień. Postanowiliśmy, że zatrzymamy się coś zjeść i jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Stary Dwór. I zaraz wam pokażę, jak wygląda to miejsce, bo jest naprawdę bardzo ciekawe. Ola sobie wzięłaś co? Devolaya? Tak. Z ziemniaczkami. Tak. Mamy zestaw surówek. Massimo mi tutaj już podjada. Ja mam antrykot z kurczaka. A chłopaki zaraz będą mieć swoje, zaraz wam pokażę. A Janusz ma schabowego i taką oto pieczeń Massimo. Plus gnocchi. Pyszności. No to co chłopaki, dziewczyny? Smacznego. Buon appetito. Mały koreczek przed Warszawą, ale już praktycznie dojechaliśmy na miejsce. O, zobaczcie, jaki tron ma tam Olga z tyłu. Zmieniłam miejsce. Zmieniła miejscóweczkę i całą trasę po prostu w takiej pozycji, idealnie. Ale w ogóle chciałam zauważyć, że naprawdę bardzo dobre jedzenie. Za chwilę. Że zjedliśmy naprawdę bardzo dobrze. Chyba najlepsze danie było Massimo i wszyscy to oznajmili. Że jednak pieczeń w tym sosie z tymi gniokami była przepyszna, ale naprawdę też my dobrze zjedliśmy. Niestety zmęczenie się już pojawia. To była świetna podróż. Czy wszyscy są zadowoleni? Jakie miłe dni. Udało się? Dobrze? Massimo zadowolony? Też jest zmęczony. I też zmęczony, no oczywiście. Dlaczego także tylko ja jestem driver? Oj, dobrze, no nie narzekaj, ale masz przynajmniej dobry samochód do jazdy. O, i to jest najważniejsze. Trasa była w miarę, także pogoda też bardzo dobra, nie ma co narzekać. Spędziliśmy naprawdę bardzo fajnie dzień. Jeśli ktoś z was nie był na Jasnej Górze, to oczywiście polecamy. Warto przyjechać, warto zobaczyć. No i tak, kochani, będziemy się żegnać. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Co następne vlogi? Buziaki pam! Słyszeliście to? Buziaki pam!